Cześć! Nikt nie lubi kleszczy i nic w tym dziwnego. Stanowią poważne i realne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Liczne choroby odkleszczowe mogą mieć wiele bardzo poważnych powikłań i nasze czworonogi wcale nie są na nie odporne. Problem jest o tyle poważny, że mowa o milionach kleszczy, które między innymi dzięki sprzyjającemu klimatowi masowo zasiedliły polskie łąki, lasy i miejskie parki. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam wiele różnych sposobów na zabezpieczenie psów przed kleszczami. Omówimy je, pokażemy plusy i minusy, a na koniec powiem Wam, czego sama używam do ochrony mojej gromadki. Zaczynajmy! Od lat w czołówce preparatów na kleszcze plasują się krople w pipetach, czyli tak zwane spot-ony. Swoją popularność zawdzięczają bardzo łatwej aplikacji i stosunkowo niskiej cenie. Zakrapie się je prosto na skórę psa. U małych psiaków wystarczy zaaplikować środek pomiędzy łopatkami. Większym psom preparat należy rozprowadzić w kilku miejscach wzdłuż kręgosłupa. Ważne, aby na kilka dni przed oraz po aplikacji nie kąpać psa w wodzie z szamponem, bo to może utrudnić jego działanie. Tego typu preparaty rozpuszczają się w warstwie łoju pokrywającego skórę psa. Jeżeli tę skórę odtłuścimy, bo umyliśmy ją szamponem, to preparat po prostu może nie zadziałać. Krople na kleszcze mają bardzo wiele plusów. Przede wszystkim są stosunkowo tanie i bardzo łatwo dostępne. Do tego występują w wielu rodzajach, które możemy dobrać odpowiednio do masy psa. Różni je również skład i zakres działania. Są jednoskładnikowe, wieloskładnikowe, a niektóre z nich zawierają nawet substancje działające także na otoczenie psa, na przykład jego legowisko. Dodatkowo są skuteczne również na pchły, więc dzięki nim możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Niestety preparaty spot-on nie są pozbawione wad. Poprawnie zaaplikowane krople działają na kleszcze tylko do 3 tygodni. Konieczne jest zatem wielokrotne powtarzanie zabiegu w ciągu kleszczowego sezonu, który trwa tak naprawdę kilka miesięcy. Preparaty te stwarzają również problem natury estetycznej. Na psach o jasnej sierści miejsca aplikacji kropli łatwo ulegają zabrudzeniu. Zatem jeżeli wybierasz się na przykład z psem na wystawę, pamiętaj, aby użyć preparatu odpowiednio wcześniej, potem psa wykąpać, żeby plam tych nie było już widać. Na drugim miejscu pod względem popularności plasują się obroże przeciwpasożytnicze, które w wielu aspektach są nawet lepsze od preparatów w pipetach. Należy tylko pamiętać, że aby obroża była skuteczna, pies musi ją mieć na sobie przez całą dobę. Nie wolno jej zdejmować, na przykład po przyjściu ze spaceru albo na noc. Żeby środek działał, wystarczy założyć obrożę. Kolejnym plusem jest fakt, że tego typu rozwiązanie jest skuteczne o wiele dłużej niż krople. Niektóre nawet do 8 miesięcy. Podobnie jak preparaty w pipecie, obroże występują w różnych wersjach, z kilkoma rodzajami substancji czynnej, a niektóre z nich są wodoodporne, więc psy mogą w nich pływać albo spacerować w deszczu. W obroży na kleszcze dobre jest to, że jeżeli zauważymy jakąkolwiek reakcję alergiczną u psa, wystarczy ją zdjąć. Ale obroże przeciwkleszczowe mają też kilka minusów. Jednym z nich jest wyraźnie wyższa cena, choć z drugiej strony, jeżeli uwzględnimy dłuższy czas wykorzystywania, obroża może się opłacać. Jeśli mamy kudłatego psa o bujnej kryzie na szyi, to aby obroża zadziałała prawidłowo, musielibyśmy wystrzyc pasek sierści tam, gdzie chcemy ją założyć, bo musi ona przylegać bezpośrednio do skóry. A nie każdy się na to zdecyduje. Dodać trzeba, że nie wszystkie obroże są odporne na wilgoć. Te proszkowe muszą być zdejmowane, kiedy pies jest mokry, a jeśli ulegną zamoczeniu, należy je odpowiednio oczyścić. W takim sprayu są często te same substancje czynne, co w kroplach na kleszcze. Różni się tylko sposób aplikacji preparatu, co ma wiele zalet i powoduje, że spray ma szersze zastosowanie. Przede wszystkim jest idealny dla psów ras małych i dla szczeniąt. Możemy dokładnie spryskać całe ciało czworonoga. Tylko trzeba pamiętać o omijaniu głowy, a w szczególności okolic oczu i nosa. Możemy stosować je jako uzupełnienie kropli lub obroży. Kupujemy wówczas spray o innym składzie niż zastosowany wcześniej preparat, co doskonale uzupełni całą antykleszczową kurację. Przed każdym spacerem spryskujemy dokładnie łapy, okolice brzucha, pach, pachwin, co dodatkowo zwiększy nam ochronę psa. Spraye można również wykorzystać do spryskania legowiska, kocyka, dywanu i innych ulubionych psich lokacji, w których mogą zagnieździć się groźne pasożyty. Oczywiście nie tylko kleszcze, bo te spraye są skuteczne również na pchły. Minusem jest dawkowanie preparatów w sprayu. Jeżeli chcemy zapewnić pełną ochronę, musimy zastosować odpowiednią ilość środka na 1 kg masy ciała psa. Jeżeli mamy do czynienia z małym, kilkukilogramowym pieskiem, to nie stanowi problemu. Ale jeżeli chcemy zabezpieczyć dużego owczarka, to już jest nie lada wyzwanie.
Licząc po 6, a nawet 12 psiknięć na każdy kilogram, trzeba byłoby psiknąć od 300 do 600 razy, by zaaplikowana była właściwa dawka. Zatem dla dużych psów spreje trzeba traktować tylko jako uzupełnienie ochrony. Dotychczas pokazywaliśmy środki, które trzeba było aplikować na skórę zwierzęcia. Natomiast teraz pokażemy takie, które pies musi zjeść. Tabletki na kleszcze są stosunkowo nowym wynalazkiem, dostępne są w Polsce od kilku lat i w tym czasie zebrały szerokie grono zwolenników, ale i przeciwników. Tabletką podaje się psu do pyska, a ochrona przeciwpasożytnicza trwa nawet przez kilka miesięcy, czyli w zasadzie przez prawie cały kleszczowy sezon. Długotrwałe działanie i wysoką skuteczność należy niezaprzeczalnie zaliczyć do plusów tabletek. Dużym minusem środków przeciwkleszczowych w tabletkach jest ich wysoka cena. I jeszcze jedno. Producent zastrzega, że pies, któremu chcemy podać tego typu preparat, musi być absolutnie zdrowy. Nie należy lekceważyć tego zalecenia. Jeśli chcesz podać psu tabletkę, zabierz go do lecznicy, zrób mu badania krwi i upewnij się, że mu nie zaszkodzi. Jeśli ktoś przedkłada rozwiązania naturalne nad syntetyczne, a ja zaliczam się do takich osób, istnieje cała gama przeciwkleszczowych produktów ziołowych. Występują we wszelkich formach. Kropli, sprejów, obroży i mają przeróżne składy. Musicie wiedzieć, że w naturze występuje bardzo wiele roślin zawierających skuteczne substancje aktywne, które mają właściwości odstraszające, a nawet biobójcze na pasożyty. Sama z powodzeniem stosuję od lat tego typu środki. Większość z nas zna działanie lawendy, chryzantemy czy cytrusów. Ale skuteczne są także wrotycz, miodla indyjska lub inaczej margosa i wiele, wiele innych roślin. To bardzo dobre wyjście dla osób szukających naturalnych rozwiązań. Tego typu preparaty zawierają olejki eteryczne, które mają dodatkowe działanie na psa, na przykład uspokajające, tonizujące. Są absolutnie bezpieczne zarówno dla zwierząt osłabionych, po chorobie, chorych, także dla szczeniąt. Zasadnicza różnica między preparatami ziołowymi a syntetycznymi polega na czasie ich działania. Te naturalne zazwyczaj działają krócej, przez to trzeba je częściej aplikować. To zniechęca wiele osób. Ostatnio na rynku pojawiły się nowe, nietypowe rozwiązania przeciwkleszczom. Są to koce i kamizelki o działaniu przeciwpasożytniczym. Producent nasącza je permetryną, która ma działanie odstraszające owady od zwierząt, które korzystają z tego typu ekwipunku. Akcesoria te są skuteczne do 25 prań. Są i minusy tego typu akcesoriów. Aby były one skuteczne, pies musi mieć z nimi bezpośredni kontakt. No i niecałe ciało jest równie dobrze chronione, na przykład głowa psa w kamizelce pozostaje bez zabezpieczenia. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ta substancja jest toksyczna dla kotów, zatem musimy być bardzo ostrożni, jeśli mamy te zwierzęta w domu. Koty nie mogą się wylegiwać na tego typu kocyku. Te wszystkie metody możemy śmiało stosować na naszych psach, a każda z nich odpowiednio zastosowana zwiększy bezpieczeństwo zwierzęcia. Myślę, że teraz będziecie w stanie wybrać właściwy preparat dla ochrony waszego psiaka. Najważniejsze jest, by traktować temat ochrony przeciwkleszczowej bardzo poważnie i nie zaniedbywać jej. Nasze przeoczenie może kosztować psa zdrowie, a nawet życie. Tu stawiamy przecinek, bo to jeszcze nie koniec tematu kleszczy u psów. Najważniejsze omówiliśmy, ale chcę wam jeszcze opowiedzieć, jak prawidłowo wyjmować kleszcza ze skóry psa, jak rozpoznać pierwsze objawy choroby odkleszczowej i co wtedy robić. Te tematy już wkrótce na naszym kanale. Pamiętajcie o subskrypcji i komentarzach. Do zobaczenia!